Hej, ja jestem Sarci, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Evil Within. Już się boję wracać do tej posiadłości z poprzedniego odcinka. Zapewne doskonale pamiętacie, co się ostatnio działo. Ciągle nas tam prześladuje Ruvik, który potrafi nas zabić tak naprawdę jednym dotknięciem. I to sprawia, że rozgrywka staje się bardzo napięta. I te momenty, kiedy on nas goni, naprawdę przyprawiają o ciarki. Ale to dla mnie naprawdę świetna sprawa, bo znowu gra przypomina o tym swoim klimacie grozy i to jak najbardziej jest na plus, chociaż tak jak mówię, w takich momentach naprawdę można się przestraszyć. Jeszcze wracam tutaj, dlatego że byłem ostatnio w tym miejscu, tutaj zaczął mnie gonić Ruvik, uciekłem tędy, tutaj też eliminowałem zombiaków, ale jeszcze nie szedłem w tę stronę. Więc tutaj sobie zobaczmy jeszcze, co znajdziemy. Przede wszystkim w tym momencie szukamy kolejnych tych mózgów, przy których mamy coś pomajstrować. I wtedy nam się otworzy przejście, którym przeszedł ten doktorek wraz z Leslie. Notatka z pokoju Ruvika. Znów ją tam widziałem, stojącą na końcu korytarza. Długie czarne włosy, piękne jak zawsze, skąpane w świetle księżyca. Oczy jak mroczne sadzawki na porcelanowej twarzy. Miała na sobie ulubioną sukienkę, czerwoną niczym karmazynowy zachód słońca. Jak stróżka krwi w półmroku. Lauro, to oczywiste, że nie możesz być martwa. No właśnie, to tylko potwierdza, że Ruben i Ruvik to ta sama osoba. Tutaj kurde kolejne naboje do pistoletu. Pistoletu, którego jakoś za bardzo nie mogę poużywać, bo jak już zabijam zombiaków, to akurat mam siekierę, którą mogę wykorzystać. No ale dobra, może jeszcze będzie okazja. Na pewno nie ma co strzelać do Ruvika, bo tak jak mówię, no on i tak jest nie do pokonania. Wiadomo, że jest to postać fabularna, której nie da się w żaden sposób załatwić. O proszę, jest apteczka. Czy mi się coś wydawało, że ktoś się dobijał do jakichś drzwi? Może to już tylko moje schizy, nie wiem, ale wydawało mi się, że słyszałem jakiś dźwięk. Nie no, ewidentnie kogoś słyszę. O właśnie, mamy gościa. Dobra, 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 odejdź mi stąd. Kurde. Rzućmy w niego. Okej. Chciałem go dobić jeszcze, ale coś nie wyszło. Dobra, weźmy sobie pistolet. Okej. To nie było zbyt trudne. No i od razu ten jeden nabój, który wykorzystaliśmy, możemy sobie szybko zregenerować. Gdzie to było? W sąsiednim pomieszczeniu chyba. No ale widzicie, kurde, nagle jakiś koleś się pojawił z tyłu, zaszedł nas. Tutaj naprawdę nie można być niczego pewnym. Nawet jeśli zwiedziliśmy już jakieś pomieszczenie, to nagle mogą przyjść z innego korytarza i nas zaatakować. Zawsze kiedy otwieram te drzwi, to zamieram dosłownie. Jezu! No to ładnie. Nam się tutaj usadowiła pułapka. Rozbrójmy ją. Dobra, udało się. Ale zawsze właśnie zamieram w takich momentach, bo nie jestem pewien, czy tutaj zaraz nie będzie jakiegoś zombiaka, który na mnie nagle wyskoczy. Idziemy dalej. No i jeszcze oczywiście ten Ruvik, który od czasu do czasu się pojawia. Wydaje się, że w losowych momentach. Tędy nie przejdę. A, pamiętam ten motyw, tutaj ten korytarz, gdzie mnie ostatnio załatwił. To było chamskie, kurde, uciekałem przed nim, a on się nagle mi pojawił przed twarzą. Nie było szans, żebym przed nim uciekł, bo już po prostu nie było czasu na jakikolwiek manewr. Zacząłem wracać się do tyłu, ale to już było za późno. Mamy fragment mapy numer 16. O nie. O nie, znowu mieliśmy ten śmiech, a ostatnio kiedy słyszałem ten śmiech, to Ruvik się za chwilę zaczął pojawiać. Więc to na pewno nie jest dobry znak. Jezu! Shit! Co jest, co jest, co jest? Strzelamy? Jezu! Tak jak mówiłem, to nie mógł być dobry znak. Oj nie. Spokojnie, spokojnie. Czekajcie, pójdziemy jeszcze szybko. Może po ten jeden nabój, jako że już go wykorzystałem. A, widzę, że to nawet mi nie policzyło. Jako że była to taka scenka typowa. No bo gorzej by było, jakbym miał 0 naboi na przykład. W
Wtedy by gracz nie mógł się wyratować. Więc tutaj twórcy idą trochę na kompromis. Oj. Podpalimy. Lepiej nie ryzykować. Czekajcie, bo ja jeszcze chciałem sprawdzić z drugiej strony. W ogóle jeszcze ominąłem granat. Ale tu mnie jeszcze nie było. Dobra, czy jest tutaj ktoś? Mam nadzieję, że nie. Kolejny kluczyk do szafki w naszym szpitalu. Tutaj. O dziwo pusto. Rzadko bywa tak, że otwieramy coś, a i tak niczego nie ma. Tutaj też pusto. Następna. O, jest strzykawka, bardzo dobrze. No i co? Wygląda na to, że jest przejście tędy. Trzeba chyba wypróbować. Też się trochę obawiam. Again. Jest. Jest kolejny móżdżek. To dobrze, bo to jest kolejny motyw, żeby otworzyć tamte główne przejście. Subject number 12. Test 71B. Electrode placement A2. Stimulation of amygdala, seat of emotion and memory allocation. The fear center of the brain. Subject feels as I do. This vessel is far too weak to withstand the psychological weight I myself bear daily. Wiecie, co jest najgorsze, że ta głowa się rusza, szczęka tutaj się rusza i oczy mrugają. Przerażające. Ale dobra, z tego nagrania wynika, że musimy w sektor A2 uderzyć, czyli strach. Gdzieś tutaj z tyłu. Mniej więcej tu? Chyba tak. Może troszkę jeszcze niżej? Spróbujmy. Dobra, chyba się udało. Tutaj jeszcze coś. Wcześniej mieliśmy jakąś rozmowę tych duchów. Teraz już niczego takiego nie ma chyba. Dobra, w takim razie spadajmy stąd. Nic tu już po nas tak naprawdę. Oh, father. If you only knew how satisfying that look on your face is. Did you actually think? If you locked me away, I would just cease to exist. Out of sight, out of mind. You did. You did. Didn't you? Oh, you were never out of my mind. I hope you're proud of yourselves. O kurde. To są rodzice Ruvika, którzy zostali przez niego najwyraźniej zamordowani. Widzieliście, jak trzymał w ręku nóż, prawda? To chyba mówi samo za siebie. Mroczna historia, ale jednocześnie cieszę się, że dowiadujemy się coraz większej... Jezu! Chyba sobie jaja robicie, przecież ja go teraz nie wyminę. Czekajcie, spróbujemy. Jezu, jak ja się go boję, naprawdę. Dobra, 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 uciekamy. Szybciej. I w tę stronę tym razem. Nie mogę biegać za szybko, bo za chwilę się zmęczę. Tędy nie. Idziemy tędy. Biegnij, 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 biegnij. Jezu, znowu jakieś drzwi otworzył. Mam nadzieję, że mi się nagle przed oczami nie pojawi. Otwieraj, otwieraj, spadaj na dół. Jezu. Gdzie on się pojawia? Tutaj. Dobra, zniknął. Zniknął. Całe szczęście, ale kurde, emocje tutaj są, to jest naprawdę niepojęte, powiem wam. Może wy oglądając to tego nie czujecie, ale ja grając to naprawdę odczuwam straszne przerażenie, kiedy on mnie tutaj ściga. Powinno takich motywów być więcej. Na razie wejdę tutaj, ale oczywiście tam jeszcze muszę sprawdzić nadal. Patrzcie, kolejna część sejfu. Stare pokrętło sejfu, widnieją na nim cyfry od 0 do 9.
Czyli już mam obie części. Tutaj. Tutaj z kolei jest druga część obrazu. Tylko, że na razie nic z tym nie mogę zrobić, niestety. To jest najgorsze. Chyba, że to jest ewentualnie jeszcze jakaś wskazówka. Zapamiętajmy to mniej więcej. Ale pokrywa się to, co jest na tych obrazach, z tym, co było napisane w takiej notatce. Że właśnie na dole jest osoba jakaś cierpiąca, tuż przed egzekucją, a na górze... O nie, o nie. Znowu coś słyszałem. To oznacza, że może się znowu coś tutaj pojawić przykrego i przerażającego. Ja naprawdę nie chcę już tutaj być. W ogóle patrzcie, to jest ten sam obraz, który mieliśmy u siebie w szpitalu. I co ciekawe, patrzcie. Pewnie to Rubik zrobił, że wykreślił swoich rodziców, a to jest pewnie jego opiekunka? On wspominał o Laurze, która zginęła, więc domyślam się, że chodzi o opiekunkę. A tutaj Rubik. Na tamtym obrazie w szpitalu Rubik miał wymazaną twarz. No, pytanie, czy tutaj nic mnie teraz nie zaskoczy. Wracam się znowu tędy. Dlatego, że chcę tam znowu dotrzeć do tego miejsca, gdzie byłem wcześniej, chociaż podejrzewam, że równie dobrze mogę prawą stroną przejść. Wiedziałem, że będzie przeciwnik. Dobra. Teraz dobić go. Okej. Jeszcze jeden. Aj, nie trafiam, nie trafiam. Wow. No to było niespodziewane, ale przy okazji mi pomogło jeszcze. Dobra. Pewnie gdybym tutaj sam chodził, to bym się mocno przestraszył nagle tego spadającego żyrandola, no ale tak, to naprawdę było pomocne i mało brakowało, żebym sam się podpalił. Powiecie, czemu się tutaj wracam? Otóż tutaj były naboje do pistoletu, do rewolwera. Czemu ja zawsze mówię pistolet zamiast rewolwer? Dobra, i znowu zregenerowane. A nadal jest jeszcze jedno pomieszczenie, gdzie też były chyba cztery naboje, których nie mogłem zabrać. To tak za pamięci. Czekajcie, gdzie ja teraz jestem? Tutaj mam iść? Jest. No i wreszcie udać się tam, gdzie mnie jeszcze nie było. Tutaj już dokładnie sprawdziłem, tak? Tak jest. To jest to pomieszczenie z rodzicami Rubika. Nie dziwne, że on akurat tu się pojawił, kurde. Chociaż to też się odbywa chyba troszkę losowo. Jezu, mało brakowało, a znowu bym oberwał. Dobra. Rozbrojone. Ja się w tym rozdziale naprawdę wykończę nerwowo. Gdzie ja to rozbroję? Z której strony w końcu? Tutaj. Dobra, chyba nieważne z której, tylko trzeba było po prostu z dobrej strony podejść. I tutaj co, wyjście z drugiej strony czyżby? No jeszcze nie, ale chyba jest blisko. Spokojnie. Oj. Przypadkiem ten koleś nie wstanie. Ha, oczywiście, że tak. Jeszcze żyje. Skubany. Kurde, miałem nosa, że ten koleś może mnie zaatakować. Bo dziwnym trafem był skierowany prosto na mnie. Odsłuchajmy tego. Maximum frequency stimulation of cortical regions has proven less than effective. The subjects scream and scream. But they die much too quickly. Tailored settings achieve better results. The only question that remains is which regions to focus on. Fear, hope, consent, trust, envy. Three of these are pivotal. But which will open the way? O Jezu, ależ się przestraszyłem znowu. Odejdź ode mnie. Ten skubaniec ma, kurde... O właśnie, maskę miał. Dlatego musiałem go załatwić, kurde, tym shotgunem, bo pistoletem mógłbym strzelać i strzelać. Dobra, zabieramy siekierę. Idziemy dalej, patrzcie, kolejna pułapka.
uzbrojona. 63 części, bardzo dobrze, jest tego coraz więcej. No i dobra, mamy siekierę w razie czego. Tak jak myślałem, tutaj już jest powrót. Co ja słyszę? Chyba to. Ładnie. Dobra, to wiecie co, ja się szybko jeszcze wrócę tutaj. Dlatego, że... Chociaż nie, ile mam naboi? Jeszcze 3. Dobra, to wrócę się tutaj na koniec, kiedy będę mógł zabrać jeszcze te naboje. A teraz jeszcze tutaj mi zostało. I otworzyć tamto przejście z sejfem. To chyba tutaj było. Dokładnie tak. A, patrzcie. Wcześniej zwróciłem uwagę, że tu nie było obrazu. A jak się na to spojrzałem, to tutaj się to pojawiło. Czy to może coś oznaczać? Po prostu pokazane to, co było napisane w notatce chyba. Dobra, mamy dwie części. Wow, i teraz jeszcze muszę wiedzieć, kurde, jak to otworzyć. Nie mam pojęcia. Dobra, będziemy próbowali metodą prób i błędów może. Czyli tutaj do końca przekręcić dolne, później o jedno się przekręcić na górze i tak ciągle. Zobaczmy. Wow! Uff, to nawet szybko mi się udało. Ale nie wiem, czy mam się z tego powodu cieszyć, szczerze mówiąc. Wchodzimy. To jesteśmy. Tego właśnie chciałem. Zobaczmy. Subject number 14. Test 88C. Limbic priming. Temp 3. Electrode placement C4. Stimulation of the singular cortex. The Hope Center. Sealing the hope access improves domination of the subject's will, but domination isn't enough. Dobra, widzicie tutaj, potrzebny jest sektor C4. On jest jakoś w tych okolicach, wydaje mi się. Spróbujmy. Tak jest. To oznacza, że przejście główne powinno mi się już otworzyć. Wracamy w takim razie, póki jeszcze nie ma Ruvika. Mam nadzieję, że on już tutaj... The hospital has not received the family's usual donation this year. And why would they? Has the hospital been doing anything worthy of donation? The Victoriano family has always been a generous contributor. Where are your parents? They have gone away. When do you expect them? Is there something you wish to discuss, Doctor? I came to inform you that the hospital will no longer be able to provide you with assistance. Materials. Your research will very quickly disintegrate. How dare you come into my home and threaten me? Zauważyliście w ogóle, że Ruvik odgrywał tą muzykę, którą słychać zawsze w safe zone, raczej przy safe zone, przy tym lustrze, którym się przenosimy. To też oczywiście nie jest przypadek. No i jest przejście. Dobra, to najwyższa w takim razie pora... O, żeż kurde, jeszcze ten! Wow! On ma broń! Ach, skubany. Kurde, musiał mnie jeszcze uderzyć, co? Raczej trafić. Szkoda, szkoda. Wycofam się jeszcze tutaj po te naboje. Chociaż teraz, kurde, nie wiem, czy było warto, jako że oberwałem. Dobra, 3 naboje. Jeszcze tam jeden był w zapasie. No i przejdę jeszcze szybko do szpitala, żeby może zapisać grę na wszelki wypadek. Bo nie wiadomo, co tutaj jeszcze będzie mnie czekać. A przy okazji rozwinę sobie postać. I
I tak, miałem plan, żeby ulepszyć sobie znowu strzykawkę, ale jako że teraz oberwałem. Jako że teraz oberwałem dość mocno, to chyba znowu sobie zwiększę maksymalny poziom zdrowia, to jednocześnie wtedy wyleczę się bez konieczności używania strzykawki. Tych mam 3 sztuki, więc i tak mogę użyć, ale trzeba wykorzystać sprytnie właśnie tę możliwość. A mam wystarczająco dużo punktów chyba. Tak jest, 10 tysięcy. Tutaj było aż 15 tysięcy potrzeba. No ale to zrobimy innym razem. Na razie zwiększmy wskaźnik zdrowia maksymalny do 130. No i wychodzimy. Proszę, sami widzicie, nie dość, że się maksymalny wskaźnik zwiększył, to jeszcze automatycznie zregenerowało mi to zdrowie. I nie musiałem ani jednej strzykawki zużyć. Zapisujemy. Już patrzcie, 7 godzin 39 minut. Gra naprawdę jest dość długa, to trzeba przyznać. No i bardzo dobrze, bo strasznie mi się podoba i chciałbym, żeby jak najdłużej trwała. Coś mi się wydaje, że kurde, jak już wyjdą te dodatki DLC, o których wam mówiłem jakiś czas temu, to pewnie się na nie zdecyduję. Ale jeszcze nadal nic nie obiecuję, bo to po prostu zobaczę, jak one będą wychodzić. Wtedy podejmę decyzję ostateczną. Jeśli kupię, to oczywiście je wam nagram. Jeśli nie, no to oczywiście nie. No, zamknęło się za nami, jak rozumiem. Idziemy. No nie. Slice clean, all the way. No cure for what I'm going to do to you. Peel pristine skin. Thoughts from the mines. What do you fear, little one? Peel away, no tearing. Expose everything. Ruvik? No Jezu, naprawdę mam za nim iść. O, dobra, nie mam wyboru. Czekajcie, tutaj jeszcze jedną sprawę chciałem sprawdzić. Które to są bełty tutaj? O właśnie, teraz już mogę zabrać. Jeszcze zobaczmy. Tutaj nic nie ma. No dobra, trzeba za nim chyba iść. Nie będę się za dużo odzywał, żeby nie psuć klimatu. Przeraża mnie to, jak on za chwilę wyskoczy, to nie wiem, co zrobię. Tutaj niczego nie ma, dobra. Czyli przez te drzwi. Wchodzimy. Co to jest? Wow, spokojnie. Ej, czekajcie, bo ja już tu przecież byłem, tylko że tutaj się trochę zmieniło. Uciekamy. Co to miało być? Boże, kurde, ależ schiza. Strasznego. Czekajcie, muszę unikać. Wow! Szybciej. Nie ma czasu do stracenia. Tam jest kurde żel, ale już nie będę po niego się wracał. Nie dość, że muszę tego unikać, to jeszcze z tyłu kolce spadają. I oczywiście nadal z góry. Jasny gwint. Co się dzieje? Co to za miejsce? Wow!
No nie, to jeszcze nie koniec. Ajajaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Kurde. Patrzcie, jak blisko jestem, to obrywam. Tu jest przejście. Otwieraj to. Żeż kurde. Dobra, którędy teraz? Czekajcie. Nie widzę, nie widzę. Chyba muszę wracać. Zoberwałem trochę, ale nie za wiele właśnie. Dobra. Tutaj. Przechodzimy dalej. Kurde, kurde, kurde. Tutaj jeszcze pułapki, no to pięknie po prostu. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jejku. Naprawdę? Otwórz to. Ej, no tutaj sama końcówka była i nie udało mi się uciec. Kurde. A już wszystko było gotowe. Dobra, próbujemy znowu. Teraz muszę jak najszybciej po prostu uciekać. Wtedy nie zdążyłem od razu. Ale teraz poszło. No nie, znowu jesteśmy tutaj, naprawdę. Dobra, idziemy dalej. Tutaj nic. Jeszcze jakaś notatka. Fragment mapy numer 17, okej. Trochę inne drzwi niż dotychczas. To jest to miejsce z początku tego rozdziału, kiedy mieliśmy czyjeś wspomnienia. Domyślam się, że to były wspomnienia Ruvika. On nam teraz pokazuje chyba swoją przeszłość. Na to wygląda. No to wejdźmy. I can hear you breathing. Rich bastards think they can buy up all our land. They need to be shown who really owns these parts. I think there's kids in there. I didn't hear anything. What the? No to nam się powoli wyjaśnia. Somebody open the door! Reuben! Reuben! You have to climb! Better get out of here. There. Czyli tutaj zginęła Laura i ona uratowała Rubena, czyli Ruvika. Ciekawe. On też zresztą został poparzony, to było widać i przecież teraz właśnie jak chodzi w tym kapturze, to widać, że ma twarz poparzoną. Więc wszystko się zgadza, teraz tak naprawdę poznajemy jego historię. I tutaj jacyś ludzie przyszli podpalić to miejsce, dlatego że najwyraźniej rodzice Ruvika, czy też Rubena, byli bogaci. No i tutaj ludność miała za złe właśnie to całej rodzinie Rubena. Aha, teraz muszę strzelić pewnie. Dobra. No i wyjdziemy, jak rozumiem. Tylko nie to. Jak
Wiem, co ja teraz zrobić, czekajcie. Aha, mamy kolejnych zombiaków, tak? No dobra. Załatwmy ich w takim razie. Jeden. Ajajaj. Co jest? Kurde, znowu się ten pojawił. Uciekać. Spokojnie. Dobra. Nie wiem, czy on mi może coś zrobić. Mam nadzieję, że nie. Załatwić tych. Dobra. Jejku, mamy jeszcze kolejne naboje. Teraz tych załatwimy. Ładnie. Jezu, co tu się dzieje? Jeszcze więcej ich się pojawia. Trochę przyjdzie nam pewnie z nimi powalczyć, tak podejrzewam. Czekajcie. Jak się tutaj właśnie pojawią. Spróbuję dwóch naraz załatwić. No, nie do końca wyszło, ale podpalmy ich. Dobra, dał radę. Jeszcze jeden tutaj. Przeładuj to. Ajajaj. Trochę wyrwałem. Czekajcie, rewolwer. Dobra. Trzymać się z dala od tego. Chyba, że go mam atakować, nie wiem. Nie no, nic to nie daje w ogóle. Jeszcze ten żyje. Jejku, muszę uważać. Dobra, jeszcze go nie powaliłem. Skubany wytrzymały. Aj, dobra, już trafię go. No, teraz nie dało rady. Jeszcze raz spróbujemy za chwilę. Nie, zmęczył się, tylko nie to. Rusz się. Szybciej. Dobra, mamy naboje. Że tu gdzieś były jakieś naboje chyba, ale już nieważne. Dobra. Tutaj gdzieś chyba coś leżało, albo mi się wydawało, nie wiem. Powiem wam, że teraz powoli cała historia Ruvika nabiera sensu. Idziemy dalej. Co tu jeszcze nam zostanie przedstawione? Beatrice, please. You must eat. You've got to keep your strength up. My children. I want... Beatrice, we have been through this. Sometimes I hear his voice. The basement. He sounds so close. There is nothing down there. How can I be any more clear? Then why is it locked shut? Why can't I go down there? No kurde. Patrzcie, to znowu to pomieszczenie. Znowu jesteśmy tutaj w tej posiadłości. To zamknięte. No, idziemy tędy. No i to, że nam się zablokowało przejście, to wcale mnie jakoś nie dziwi. I proszę, w ten oto sposób kończy się rozdział 9. Powiem wam, że chyba jeden z najlepszych w tej grze, przynajmniej mi osobiście, bardzo się podobał. Strasznie dużo takich momentów, kiedy można było się przestraszyć, jeszcze ten motyw, kiedy Ruvik nas gonił. No i przede wszystkim również fabularnie sporo się wyjaśniło. Naprawdę, no z niecierpliwością będę śledził dalsze losy Sebastiana i Ruvika. Bo wygląda na to, że im dalej, to będzie tylko ciekawiej. Przypominam, że rozdziałów jest 15 bodajże, przynajmniej z tego co wiem, więc jeszcze trochę nam zostało. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Zostawcie kciuka w górę, jeśli tak było. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.